No hej wam wszystkim ludziska, dzisiaj mam dla was materiał dosyć wyjątkowy, mianowicie to co widzieliście na miniaturce. Będę prezentował trailery, gameplaye, tak zwane gameplay trailery, tak 50-50, pół na pół z dwóch gier. Chodzi o Gothica Remake, a także o Stalkera 2, dlatego że nowe materiały zamieszczono w sieci, no i chciałem się do tego ustosunkować. Po części to będą moje pierwsze wrażenia, dlatego że tych materiałów bezpośrednio ze Stalkera 2 nie widziałem. Więc zobaczymy, jakie w ogóle będę miał odczucia, jak to zobaczę. Natomiast jeżeli chodzi o samego Gothica Remake, ja już to kiedyś wam pokazywałem, ja już to kiedyś oglądałem, mianowicie pod koniec Strumyka z Wiedźmina już te pierwsze wrażenia gdzieś się przewijały, ale niewiele osób to zobaczyło, bo nie każdy ogląda serię z Wiedźmaka. Inna kwestia, że to była sama końcówka Strumyka, więc chciałem to zrobić w odrębnym klipie. Znowu pokażę to wszystko, opowiem, co o tym myślę, jakie te moje wrażenia są, a i przy okazji wzbogacę to o jakieś takie większe tło, czyli o to, co twórcy dodatkowo ostatnio zapowiedzieli, co po prostu wiemy odnośnie tych produkcji. Na pierwszy rzut Gothic, potem Stalker, no i myślę, że fajny materiał z tego wyjdzie. Zobaczymy! W każdym razie zapraszam do oglądania. Send him in. No właśnie, i tutaj jest taka przebitka wielu szybkich ujęć i ja będę musiał hamować, dlatego że te ujęcia strasznie dużo nam mówią. To ujęcie jest fenomenalne, ono zdradza chyba najwięcej odnośnie całego remake'u Gothica, dlatego że pokazuje, jak będzie wyglądał świat. Oczywiście do tej pory twórcy, czyli studio Alkima, bo to nie jest Piranha Bytes już nie istnieje. W każdym razie w Alkimie pracuje pewna część ludzi, którzy pracowali również nad oryginałami Gothica. Oczywiście no mógłbym się wdawać w szczegóły, dlaczego akurat Piranha upadło, dlaczego Gothic 3 tak słabo wyglądał, dlaczego czwórka była już totalnie beznadziejna, no i ogólnie o historii marki, ale myślę, że to jest bez sensu, dlatego że wyszedł mi z tego ponadgodzinny klip. W każdym razie uznajcie, że po prostu nie było to niczym spowodowane, pewne czynniki tam były. No ale jednak wyszło jak wyszło, a obecnie prawa do samej marki ma THQ Nordic, a firma Alkima jest taką jakby ich podspółką, z tego co czytałem, takim podstudiem. No i to jest hiszpańskie studio, które właśnie obecnie pracuje nad remake'iem Gothica. Jeden przy założeniu, że jeżeli on się sprzeda, jeżeli to chrunknie, to już potwierdzono, że to będzie dla nich podstawą do tego, żeby tworzyć całą sagę na nowo. Czyli super! Jeżeli to się sprzeda. Ludziska, kupujcie Gothica Remake. Jeżeli on się sprzeda, to zobaczymy dwójkę Noc Kruka, zobaczymy na nowo trójkę, być może lepszą, być może rzeczywiście zasługującą na miano Gothica. W każdym razie, co nam zdradza ten pierwszy kadr? Oczywiście Górnicza Dolina, ale troszeczkę inaczej niż do tej pory. No wiadomo, że to jest remake, więc wygląda przepięknie. Ja bym chciał szczególną uwagę zwrócić na tą mgłę, te zamglenia, te efekty cząsteczkowe. Często one będą widoczne w tych trailerach, co może nam zdradzać, że gra naprawdę będzie ich posiadała sporo i że będą one robiły odpowiednie wrażenie. Druga kwestia to fakt tekstur, to znaczy zobaczcie, że one też takie trochę jakby szarobure, ciemnawe są, to mi się strasznie mocno podoba. Głównym zarzutem w stosunku do tego teasera, to nawet nie był trailer, to po prostu był taki teaser, który umożliwiał nam, załóżmy, 30 minut gameplayu. Taka zajawka, prawda? Gothica Remake. Ona ujrzała światło dzienne w 2019 roku i również była tworzona przez hiszpańskie studio Alkima. Natomiast największym zastrzeżeniem graczy było to, że zbyt mocno różni się to od pierwowzoru i że to już nie ma klimatu Gothica. Jest zbyt kolorowe i fani proszą o to, żeby po prostu gra była bardziej szarobura. Czy twórcy posłuchali? Mam mieszane odczucia. Z jednej strony oni uważają, że wszystko, co istniało w teaserze, zostało odkreślone grubą linią, wyrzucone do kosza i zaczęli pracę od nowa. I że poszli za radami samych graczy. Po części to tutaj widzę, bo rzeczywiście, jeżeli będziecie ten trailer oglądali, to widać, że gra jest wypłowiała. Gra ma troszeczkę inne tekstury niż na początku. Wcześniej była naprawdę bardzo baśniowa i taka frywolna, po prostu taka pozytywna, taka
No, wiecie, o co mi chodzi, tak? Wesoła. O, to jest dobre określenie. Natomiast tym razem już jest znacznie bardziej stonowana, jest bardziej wypłowiała. Natomiast nie zmienili jednego. W teksturach ja to widzę, że tutaj jest ciemniej, jest fajniej, ale nie zmienili niestety jednego, mianowicie oświetlenia. Co mam na myśli? Górnicza Dolina jest po prostu... Bardzo często to będziecie widzieli na tych kadrach, że jest rozświetlona, że jest jasna, że to słońce jest takie nachalne. Być może dlatego, że grę robią Hiszpanie, no nie wiem. No ale jednak pamiętamy oryginalną Górniczą Dolinę. Ona była mroczna, była ciemna, była posępna i z tym nam się ta gra kojarzy, z tym mrokiem. Zauważcie, że w oryginale, notabene w sieci jest nawet taki materiał zamieszczony przez cyca. Nie tego cyca, ale cyca youtubera, który stworzył takie porównanie kadrami kadrów z Gothica oryginalnego do kadrów z Gothica Remake. I tam to bezpośrednio widać, co teraz mam wam do powiedzenia, że remake jest bardzo słoneczny, chociaż to jest wypłowiałe, to jednak jest. Natomiast oryginał, 90% gameplayu w Gothicu to pogoda była pochmurna, nie? To niebo zawsze jakieś takie zasnute tymi chmurami było, tylko w nocy było widać gwiazdy. Więc to się delikatnie przejaśniało i szkoda, że tutaj tego nie ma. Natomiast to, co mi się podoba, efekty cząsteczkowe, efekty zamgleń, ogólnie pejzaż jest bardzo ładny i mam takie odczucia bardziej na plus niż na minus. Podoba mi się ogrom tego świata. Oczywiście mapa ma być większa o 20% od oryginału, o czym jeszcze będę mówił. No i pewne zmiany tutaj też widać. No, wieża Xardasa tam się z tyłu znajduje, a przy niej bezpośrednio ośnieżone góry. Tego dawniej nie było, więc być może jakieś mikrobiomy ze śniegiem się pojawią. Ja bym sobie tego życzył, to na pewno. Natomiast to, co mi się z kolei nie podoba, to jest magiczna bariera, która jest bardziej rozmyta, rozmazana, nieostra. Ona przybierała w oryginale miano takich bardziej piorunów, to było takie bardziej namacalne, mniej oniryczne. Mam nadzieję, że tak też troszeczkę tutaj bardziej będzie, chociaż no z trailera właśnie to takie się rozmyte wydaje, nie? Walka. No walka ciekawa, oczywiście ma być ona dosyć wyjątkowa z uwagi na to, że twórcy już określili, że będziemy widzieć po protagoniście, po jego sposobach ruchu, jak on się rozwija. To znaczy na samym początku ruchy bronią będą nieporadne, będą toporne i to będzie wyglądało wręcz kuriozalnie, aby nie powiedzieć groteskowo, ale z biegiem czasu przy tych samych broniach te ruchy się zmienią i będziemy już zaczynali coraz bardziej profesjonalnie władać danym orężem. No i zaklęcia! Nigdy nie grałem magiem, zawsze wydawało mi się to nudne. Efekty zaklęć w oryginale były, powiedzmy, mizerne. Natomiast teraz rzeczywiście robią one wrażenie. Powiem szczerze, że kopara mi opadła, kiedy to zobaczyłem. Spójrzcie na to jeszcze raz. No fajne, nie? Naprawdę fajne. Dobra, pływanie, no to powiedzmy w miarę. Efekty ogniste, siarczyste, ogniste pieruny. No, a zaklęć troszeczkę tutaj prawdopodobnie będzie nowych. To zresztą już zapowiedziano i myślę, że magowie, no fani magów również będą mieli coś ciekawego do pogrania. Inna kwestia, że Gothic zawsze był tytułem, który przy pierwszym przejściu nie odkrywał wszystkich kart, dlatego że tam można było ten świat przechodzić z trzech różnych perspektyw, trzech różnych obozowisk, prawda? Więc być może tutaj również wartało by grę przejść 3 razy. Alkima, jak mówiłem. Alkima złożona notabene z 50 programistów, więc to też nie jest jakieś gigantyczne studio, natomiast musimy być w pełni świadomi, że oryginalny Gothic był tworzony przez Piranha Bytes, gdzie ogólnie tych programistów było około 30 i to dowodzi tego, dlaczego oni nie dowieźli z Gothiciem 3. To był już zbyt duży świat jak na tak małe studio, prawda? O właśnie, i cały czas mamy te efekty zamglenia, takiego przydymienia, to jest fenomenalne, to jest po prostu super, nie? Coś pięknego, stary obóz troszeczkę inaczej wygląda niż w oryginale, z pewnością on był troszeczkę inaczej foremny, tutaj widzę, że to miasto troszeczkę innego kształtu przybrało, ale nie mówię, że to źle, to nawet jest takie ciekawe rozwiązanie. The Valley of Mines, an immense penal colony. I muzyka, zwróćcie specjalną uwagę na udźwiękowienie w tle, bo jest naprawdę fenomenalne. I tutaj również coś ciekawego, dlatego że oryginał udźwiękowienia do Gothica, za niego odpowiadał Kai Rosenkranz.
czy Rosenkranz, jak się to wymawia, to nie wiem, Niemcem nie jestem, nigdy nie byłem, prawdopodobnie nigdy się nie stanę, chyba że jakąś ekspansję terytorialną Niemcy uwzględnili. W każdym razie on był autorem udźwiękowienia do wszystkich poprzednich osłon Gotika, to znaczy jedynka, dwójka, trójka, potem się to już zmieniło, bo potem to Hindusom zlecili, to w ogóle już, no, o czwórce nawet nie rozmawiajmy, nie? Natomiast tutaj za muzykę ma odpowiadać ten sam człowiek i teoretycznie twórcy mówili, że to będzie tylko udźwiękowienie wzorowane na oryginale, ale troszeczkę inaczej. I to widzieliśmy w tej zajawce z 2019 roku, natomiast w tym trailerze mamy bezpośrednio nuty z oryginału. Więc czyżby jednak zmienili podejście? Czyżbyśmy jednak mieli te same melodie? Ja bym sobie tego bardzo życzył, bo to właśnie jest ten ogromny bagaż nostalgii, sentymentu i udźwiękowienie z Gotika osobiście uważam, że jest jednym z najlepszych udźwiękowień w grach komputerowych w całej historii. No ja bardzo lubiłem naprawdę, na przykład. Ja nawet sobie tego słuchałem gdzieś w wolnych chwilach poza grą, więc to o czym świadczy. Orkowie troszeczkę zbyt humanoidalni, oni w oryginale przypominali takie bezrozumne bestie, tutaj bardziej mi przywodzą na myśl po prostu zielone gremliny, takie bardziej ludzkie, natomiast wiemy, że Gothic również to zmieniał z czasem. Gothic 1 był bardzo przerażający w swoim gameplayu z kilku powodów. Gra była trudna, bo była, i nawet sami twórcy, nawet samo Piranha Bytes podkreślało, że Gothic nigdy nie miał być łatwy i że poszli w złym kierunku, taka była ich konstatacja, że poszli w złym kierunku tworząc trójkę, bo ona była zbyt łatwa. Natomiast jedynka i dwójka dawała graczowi po dupie, dzięki czemu gracz miał poczucie takiego survival horroru. I tutaj rzekomo twórcy, czyli Alkima również się do tej skarbnicy mają odnieść. Oni też powiedzieli, że gra ma powrócić do takiego trudniejszego kolorytu. Czy powróci, to jeszcze zobaczymy, czy to nie są słowa rzucone na wiatr. Natomiast jedynka Gothica przerażała z uwagi na poziom trudności, z uwagi na mrok tego wszystkiego i poczucie beznadziei. Zobaczcie, jaki to był potwornie smutny tytuł. Z jednej strony odwieczna wojna z orkami została przegrana, no była wtedy przegrywana na naszych oczach, ale też nie obserwowaliśmy tych wydarzeń bezpośrednio, więc one dla nas były takie legendarne, ale gdzieś tam w tle my nawet, my byliśmy malutkim człowieczkiem, prawda? Nas to nie dotyczyło bezpośrednio, ale wiedzieliśmy, że znany nam świat upada, co również dawało takiego poczucia beznadziei. Kolejna kwestia, no mroczne bóstwo Beliar triumfuje. Orkowie zostali tam pokazani nie jako kontrrasa względem ludzi, tak jak to zostało zrobione w trójce, którzy byli rozumni, można z nimi było pogadać, mieli własną kulturę, tradycję, rzemiosło. Nie. W jedynce to była bezrozumna masa, taka jawna apokalipsa według świętego Jana i to również dawało, tak podsycało w graczu takie wrażenie beznadziei. I trzecia kwestia, byliśmy więźniem. Byliśmy w więzieniu. Byliśmy nikim od pierwszych elementów gry, nikt się nami nie przejmował i gra nam to udowadniała i to było fenomenalne, więc zobaczymy jak będzie teraz. Jeżeli gra się stanie zbyt łatwa, no a wiemy, że w dzisiejszych czasach niestety jest taka tendencja, to cały klimat Gothica dla mnie po prostu pryśnie. No orkowie aż takich skafandrów nie mieli, no. Jaskowane! To jest normalnie taki pancerz bojowy, jak to w Falloutach bywało, ale powiem okej, okay, dobra, może być. Tutaj widzimy tą makabryczność, no nad nim martwe ludzkie ciała, to jeżeli takie pejzaże będą w grze, naprawdę może oddać, to może być fajne. No i w sumie to też jest fajny pomysł, żeby orkowie, niektórzy z orków byli takimi stalowymi bestiami, bo to również, no może wzbudzić w nas takie poczucie przerażenia, myślę. No to dobry pomysł jest. Kingdom of Mertana. The king needed ore to supply his armies. So every man guilty. Słynna kopalnia, oczywiście zauważcie pewną zmianę, mianowicie tym razem magiczna ruda, widać, że jest magiczna. W oryginale ona po prostu była błękitną skałą, natomiast tutaj wręcz pulsuje ona tą energią, bije od niej taka aura, prawda? Rozświetla te korytarze. Moim zdaniem rewelacyjny pomysł. To jest naprawdę, to jest fajne. A crime, no matter how insignificant. Was forced to work in the ore mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out his best magicians to create a magical barrier. Prawdopodobnie element filmiku ze wstępniaka, który pokaże, jak bariera była tworzona. No też oryginał taki filmik miał, tylko że wtedy wiadomo, że wyglądało to dużo gorzej. Around the entire valley.
but something disturbed the creature. No i tutaj potężna zmiana, zauważcie jak mocno się zmienił wygląd starego obozu ze względu na tą główną wieżę. Ona kiedyś miała takie zastosowanie czysto forteczne, to znaczy była z kamienia taka siermiężna, średniowieczna. Tym razem troszeczkę jakby takie zastosowanie pałacowe, dużo okien, przeszkleń, znaczy no przeszkleń prawdopodobnie nie będzie, ale okna, wiecie, to już tak troszeczkę inaczej wygląda, mniej przerażająco, więc trochę gorzej, ale zobaczymy, może się przyzwyczaję. Creation of the barrier, trapping everyone inside. The convicts revolted. No tutaj mamy do czynienia, zobaczcie, że w momencie, kiedy będą zbliżenia czy jakieś skupienia na ludziach, to wtedy będzie widać drewno i tutaj widać, że po prostu, no będzie to drewno, wiadomo, 50 osób tworzy, tak, no to czego wymagać, ale ja na to byłem nastawiony, gotiki zawsze były drewniane, to też nie jest marka o zasięgu ogólnoplanetarnym, więc spodziewałem się tego, nie jestem jakoś zrażony tym faktem, tak bym powiedział, i kurczak leci, o to plus 10 do expa normalnie, plus 10 do oceny. To control of the colony. Jakiś kruk. No, takie miejscówki wyglądają naprawdę fajnie. Fajny efekt błota, że to wszystko jest takie średniowieczne, brudne. No dobre, dobre, naprawdę. Three camps. O, tutaj to dobrze widać, jak teraz wygląda stary obóz. I zobaczcie, jak się fajnie zabawili konwencją, to znaczy, że zmienili wygląd tych starych lokacji, ale to cały czas będą te stare lokacje. Ten most, który prowadził do głównego obozu, starego obozu, wygląda zupełnie inaczej w oryginale, nie? Tutaj go zmienili, ale fajnie, fajnie. Ja nie mówię, że nie, niech się bawią tą konwencją, niech coś dodają od siebie, prawda? No i sam stary obóz, no ta wieża, ja bym tą wieżę trochę zmienił, teraz zbyt mało przerażająca jest, no ale dobra, tak jak mówię. Taką koncepcję, ok, zaciskam zęby, przyjmuję. Camp is satisfied with the current situation. As long as they deliver the ore. To ujęcie tego nie rozumiem, ono wygląda jakby było zupełnie z innego trailera, z innego tytułu, dlatego że jest niedopracowane, ma rozmyte tekstury i prezentuje się tak, jakby to była po prostu oryginał, jakby to była jedynka, więc nie wiem. King supplies them with everything they need. The new camp. O, proszę. No, z takiej perspektywy to widać, to wtedy oddaje, to naprawdę. No teraz się to prezentuje, kurde, znamienicie, nie? To. Och, za taki nowy obóz nic nie robiłem, no. I to jest super i tutaj musimy się zatrzymać na dłużej, dlatego że twórcy zapowiedzieli, że jako że mapa będzie zaledwie o 20% większa od oryginału, ale będzie większa, więc też pojawią się nowe miejsca i to jest super. Sam zachodzę w głowę, jakie nowe miejsca, dlatego że jedynka miała bardzo ambitne plany, a potem terminy goniły i wiele z tych swoich planów początkowych oni nie zrealizowali. W jedynce na przykład miał być jeszcze czwarty obóz, obóz łotrów, który tak naprawdę no nie zdążyli, więc było to pustą lokalizacją. Prawda, taką kotliną w górach. W jedynce miała być druga przełęcz do Górniczej Doliny, to była ścieżka, która prowadziła przy starej kopalni, no ale nie zdążyli, więc po prostu zawalili to przejście i ścieżka prowadziła w górę, donikąd, tak? Inna kwestia, że same bagna by mogły zostać rozbudowane, bo powiedzmy w jedynce one były dosyć niewielkich rozmiarów. Natomiast to, co jest na pewno najważniejsze w tym wszystkim, to fakt, że to jest ten oldschoolowy rytm budowania RPG-ów, to znaczy gotiki zawsze mi się podobały, te pierwsze gotiki z tej perspektywy, że mapy tam były mniejsze, ale były skondensowane i każdy element tej mapy był utworzony od podstaw, każdy się różnił, miał zupełnie inny klimat. Jak zrobilibyście mi screen z jakiegoś miejsca z Gotika 1, ja wam powiem, gdzie ten screen był robiony, prawda? I to było super, w Gotiku 3 już świat był zbyt duży i po prostu wszystko było powtarzalne od jednego kopyta, nudne, monotonne, każde miasto wyglądało tak samo, w jedynce, dwójce tak nie było. Ja jestem zwolennikiem tej starej szkoły, tego old school, że mapy były mniejsze, ale bardziej skondensowane i indywidualne. I tutaj Alkima idzie właśnie w tym kierunku. To znaczy oni z gruntu zapowiedzieli, że każde miejsce będzie miało unikalny charakter, każde miejsce będzie się od siebie różniło, będzie predefiniowane specjalnie pod siebie do tego stopnia, że różne lokacje będą miały różne oświetlenie i efekty cząsteczkowe. Normalnie w RPG-ach jest tak, że za takie rzeczy odpowiada jakiś skrypt, że to jest jakaś sztuczna inteligencja, która po prostu działa niezależnie od programistów. Oni tworzą system, ten system się wdraża w świat. Natomiast tutaj ma być zupełnie inaczej. Oświetlenie i efekty cząsteczkowe mają być predefiniowane pod daną lokację. To znaczy, że na bagnach macie takie oświetlenie. I to wygląda super! Ho, 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 mój Boże! To jest tak potwornie piękne,
że nie mogę. To jest po prostu... Mózg mi eksploduje, kiedy na to patrzę. Tutaj widzę autentyczne, zgnuśniałe, pradawne słowiańskie, w cudzysłowie słowiańskie, no może germańskie, no bo wiadomo, to Niemcy tworzyli bagna, tak? Czyli potężne konary drzew, które obudowały, odgrodziły nas od nieba. Zgnuśniałe, zbutwiałe, gęste powietrze. I to tutaj widać. Ta mgła, ten mrok, no cudownie to wygląda. I również zabawienie się oświetleniem. Takie oświetlenie ma występować tylko i wyłącznie w tej lokacji, nigdzie indziej w grze, bo oni sami tworzą oświetlenie dla każdego miejsca. Robią to ręcznie, tak jak się robiło dawniej w RPGach. No i bomba! Super! There is the sect from the swamp. No nie, they believe that a mysterious new deity will free them from their... O, znak śniącego, zobaczcie, jak fajnie wkomponowany w drzewo. I już zupełnie inne oświetlenie, ale też fajna zabawa efektami cząsteczkowymi. Liczę właśnie na to, że to będzie taka fajna zabawa takimi efektami. Zobaczcie, tam takie zamglenie widać nad ranem, no super, nie? I te refleksy światła od tego muru. In the open world of the Valley of Mines. Creating Gothic Remake, we focus on the four pillars that we consider the... No, postacie są bardziej szczegółowe. Wiadomo, że Diego to jest jeden z tych głównych protagonistów, więc musi, znaczy no NPC-ów poniekąd, musi dobrze wyglądać. Wygląda dobrze, no. W tym teaserze z 2019 roku on wyglądał bardziej jak taki Hiszpan, to za daleko popłynęli, teraz powrócili do korzeni i mi się to podoba. Core of the series. Simulation of a living world. Exploration. Story and... O, właśnie, będą nowe misje, będą nowe zadania, będzie przemianowanie starych zadań, to znaczy twórcy zapowiedzieli, że jeżeli jakieś stare zadanie było nielogiczne, było głupie, albo po prostu było zbyt infantylne, że brakowało, tam były jakieś dziury fabularne, oni to przemodelują, oni to zmienią, oni to teraz zrobią na nowo, rozbudują jakieś nowe wątki, żeby to było bardziej realne i pasowało do wizji świata, i to mi się bardzo podoba. I pojawią się również nowe lokacje, 20% większa mapa, tak jak mówiłem, i nowe misje, nowi NPC-ci. W oryginale NPC było 420, tutaj ma być 600, więc zobaczcie, praktycznie o 1/3 więcej. O czymś to świadczy, to również definiuje fakt, że sama Górnicza Dolina będzie bardziej zaludniona, ale mam nadzieję, że tego nie odczujemy, no bo skoro mapa ma być większa, to myślę, że to będzie do siebie dobrze nie pasowało. W każdym razie tutaj też widzimy element misji fabularnej. Dlatego, że jak zapowiedziała ta marka, to studio Alkima, oni również wprowadzą większą konkurencyjność pomiędzy obozami. To znaczy w oryginale tak było, że niby słyszeliśmy, że nowy obóz się nie lubi ze starym, że obóz na bagnach jest traktowany jak wariaci, ludzie od nich stronią, ale nie widzieliśmy tego bezpośrednio w gameplayu, to znaczy gracz w tym nie partycypował. Tym razem ma być inaczej, tym razem ma być to bardziej namacalne, obozy mają aktywnie ze sobą walczyć i konkurować i gracz ma to odczuć. I na przykład już zapowiedziano, to taki mały spoiler, no ale w końcu skoro twórcy to powiedzieli, to myślę, że mam możliwość, nikt mi za to nie będzie miał za złe. Mianowicie będzie misja, która przysporzy nam zaufanie nowego obozu i sprawi, że będziemy mogli tam przystąpić. Mianowicie atak na konwój z zasobami do starego obozu. I tutaj widzimy właśnie elementy tego konwoju, czyli lokacja, której w ogóle nie było w oryginale, tutaj się ona pojawi. No i super, i to mi się podoba. Czyli właśnie tworzenie remake'ów na bazie Bigger, Better, More Balance, tak? Czyli robimy wszystko, co było w podstawce i dodajemy jeszcze coś od siebie, coś nowego, coś fajnego. No rewelacja. Ja bym chciał, żeby tak wszystkie remake'i były tworzone. Zobaczcie również na to sitowie leśne, jaki ten las jest gęsty, jaki on jest normalnie tutaj taki, no te zarośla się, tak, mało krzaczków, ale no jednak nie widzimy. Zobaczcie, że stojąc tutaj, patrząc w tym kierunku, nie widzimy, co jest za drzewami, co jest za tym lasem, a to nie jest wcale taki wielki dystans. Dlaczego nie widzimy? Dlaczego? No to dlatego właśnie, że to jest gęsty las i to mi się strasznie mocno podoba. No, żeby takie gęste, rzeczywiście bory leśne były, spoko. Combat. No walka. O walce tutaj było sporo kontrowersji, dlatego że w teaserze z 2019 roku tak naprawdę no nie podobało się to ludziom. To było stworzone bardziej w oparciu o tytuł For Honor. Natomiast tym razem przemodelowali... No Alkima powiedziała, że totalnie wyrzucili wszystko do kosza, od nowa zrobili system walki i teraz ma on przypominać bardziej Dark Soulsowy system walki. Ja bym sobie w ogóle życzył, żeby ten Gothic był takim Dark Soulsem
tylko właśnie w świecie Gothica, tak? Żeby on był naprawdę bardzo trudny, żeby stanowił dla nas realne wyzwanie, tak? Dla mnie realny Gothic, ten prawdziwy, autentyczny Gothic takie wyzwanie stanowił, po części dlatego, że on się w ogóle nie pierdaczył z graczem. Zauważcie, że to była taka oldschoolowa gra, jak to w latach 90. bywało, że masz otwarty świat i plum, rzucają cię jak taką śliwkę w kompo, drać se. Nikt ci nie mówił, dokąd masz iść, nikt ci nie mówił, co masz robić, nikt ci nie mówił, gdzie możesz iść, a gdzie cię rozniosą na strzępy, bo jesteś zbyt słaby. Wszystko realizowało się metodyką prób i błędów i to było super. Nawet sam fakt tego, że mapy na początku nie mieliśmy. Przecież do momentu, Boże kochany, to chyba 1/3 gry była, nie? Bo mapę było ciężko zdobyć, była bardzo kosztowna, żeby ją kupić, więc chodziliśmy na ślepo i to było super, bo gracz nigdy nie wiedział, co jest przed nim. To naprawdę było ekstremalnie zarąbiste. Nie wiem, czy ten poziom trudności, który pamiętam z dzieciństwa, wynikał bardziej z samej gry, czy bardziej z tego, że no wtedy no to RPGów, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj nam się wydaje, że Gothic był jednym z wielu, ale w tamtych czasach nie było takich RPGów. To były bardzo nieliczne przypadki. No był Morrowind i był Gothic i to tyle. Więc to byli protoplaści i gracze nie nawykli w ogóle do takiego doświadczenia. Dlatego też, no być może byłem nieprzyzwyczajony, byłem też młody, miałem 11 lat, więc może to była kwestia tego, że nie ogarniałem, ale no ja wspominam tą grę jako naprawdę trudną i system walki jak rodem z Dark Soulsa, no ja witam z otwartymi ramionami, to może być fenomenalne. Też zauważcie dużo krwi w ogóle, tak by the way, to może być takie dosyć krwiste, turpistyczne, czemu nie? Sceny gore? Jestem na to otwarty, zapraszam i polecam. Zobaczcie, co tu się wydarzy. Krew, która skapuje nam z miecza, krew, która bryznęła na ziemię i na tej ziemi została, fajnie. Like the original 2001 title, Gothic Remake is set on creating an immersive and real... Fajne refleksy światła i odnośnie tego okna, tego witrażu. Dopracowany model ogólnie, no samo to sukno i tak dalej. Książka też nie jest jakąś rozmytą teksturą, tylko można tutaj prawdopodobnie odczytać prawdziwy tekst. Natomiast animacje będą gorsze. No Dymek słabo wyglądał i zobaczcie na ich ręce. Tutaj widać to drewno, nie? Ale drewno w ludziach, a jednocześnie zobaczcie na to miejsce, na tą lokację, na tą palisadę. Boże kochany, to naprawdę fajnie wygląda, nie? Ilość detalu tego wszystkiego. In a video game. No drewno, no. Kogoś to drewno może obruszyć, ja tam macham ręką. No, mnie to nie wzrusza, bo tak jak mówię, ja się tego drewna spodziewałem po prostu. During the day, the inhabitants of the colony carry out a variety of activities, while nature, rich in all its diverse... No, jaszczury! Jaszczury. Patrząc na postacie takie aludzkie, to znaczy niehumanoidalne, można odnieść wrażenie, że też troszeczkę się stały bardziej horrorowe, co bardzo mocno mi się podoba. Z pewnością są dosyć takie mroczne. Nie wiem, jak to będzie z orkami, natomiast tutaj, no to wygląda jak takie naprawdę pełnokrwiste bydle. Zobaczcie tą szczenę, to jak taki mały tyranozaur, nie? No, jaszczur niby był przerażający w oryginale, ale czy aż tak? Nie do końca przemawia do mnie wygląd samego ścierwojada, to znaczy rozumiem założenie, no niby ścierwojad jak ścierwojad. Tutaj mamy takie elementy jakiegoś stwardnienia, czyli nawet takie jakby ala naturalne pancerze w pożo. Natomiast to, co on ma na czaszce, trochę mi się to gryzie. To wygląda tak, jakby miał założony hełm, a nie jakby to było naturalne, że po prostu urosło mu coś takiego, nie? Zresztą te różki... No kwestia subiektywna. Ale doceniam tego, że ścierwojad nie jest przekarykaturyzowany, tak jak to było w Trójce. W Trójce zrobili z niego papugę kakadu, która była potwornie oczojebna i kolorowa, nie? Tutaj, no tak nie jest, to doceniam. I po raz kolejny, gęste sitowie, krzaki, no dużo tej roślinności, fajnie. Gives the impression that this world can exist without... No, myślę, że może się w tej grze pojawić więcej osób czarnoskórych. Wiemy, że w Gothicu one występowały, ale były niesłychaną rzadkością, dlatego że ogólnie pochodziły z Warantu, czyli bardzo odległej krainy geograficznej, tak? W nowym obozie... Ja wiem, że ktoś był taki chyba w starym obozie. Nie wiem, grając w ogóle w tamtych czasach za dzieciaka w Gothica, w ogóle tego nie odczułem, że takie osoby tam były. Może ze względu na to, że wszystko było rozmyte. Inna kwestia, że też one nie były takie typowo czarne, tylko po prostu miały ciemniejszą karnację. Natomiast tutaj już widzimy takich typowych, oldschoolowych Afroamerykanów z afro wręcz.
Jeżeli to będą nieliczne postacie, tak zwani podróżni, to w porzo. Jeżeli będziemy ich widzieli na co drugim kroku, no to w tym momencie również wybije mnie to z imersji świata, bo Gothic ma inny klimat. No super, i po raz kolejny! Boże, jak to fajnie wygląda! No to jest kadr 10 na 10. Czekaj, zobaczę. Aha, dobra. Już widzę, że zmiana założeń, to znaczy troszeczkę inaczej wyobrażałem sobie ten materiał, ale już widzę, że nagrywam 30 minut, więc zmiana założeń klipu. Początkowo miałem takie plany, żeby pokazać wam trailer i omówić trailer z Gothica, a potem skoczyć na Stalkera, ale nie chcę, żeby ten materiał miał 3 godziny, a ze Stalkera będę miał prawdopodobnie dosyć sporo do omówienia, bo tam zaprezentowano nam niemal 30-minutowy gameplay, prawda? Więc zróbmy tak, że to podzielę. Dzisiaj skupimy się tylko na Gothicu, na innym klipie skupimy się na Stalkerze i tam będą moje pierwsze wrażenia. Jeżeli chodzi o gobliny, dlaczego mówię, że to jest fenomenalny kadr? Po prostu, Boże kochany, aż mi się tak Micha śmieje, że ciężko mi artykułować. Ze śmiechnego. Szkoda, że nie mam kamerki, bo teraz by było widać, jak potwornie się cieszę. Nie dość, że świat jest przepiękny, to znaczy zobaczcie na te skały. Ile tam jest detalu, nie? To naprawdę robi wrażenie. To w dodatku po raz kolejny potwierdza się to, co mówiłem. To znaczy, że ci przeciwnicy mają taki troszeczkę jakby horrorowy sznyt. No i nie wiem, czy też macie takie odczucie. No ale jak dla mnie tak, no twarz tego goblina, przepraszam, spokojnie mogłaby wystąpić w jakimś horrorze. Jako główny antagonista, no gobliny zrealizowane po prostu fenomenalnie, no to jest mocne miliard na 10, no cudo, cud miód. No i gra może mieć taki sznyt troszeczkę mrocznego świata, to znaczy no wszędzie, na każdym kadrze się powtarza ten sam schemat, że widzimy to wielkie nasłonecznienie, tutaj również, ale mimo wszystko, okej, przyznaję, no widzę to, Alkima troszeczkę tych graczy posłuchała, to znaczy widać, że jednak nie wypieli się, nie uznali, że wy se gadacie, ale my wiemy lepiej, tylko faktycznie po coś ten teaser był z tego 2019 roku, jakieś konkluzje wyciągnęli, no bo zobaczcie, że jednak gra naprawdę jest bardziej wypłowiała, no nie ma już takich oczojebnych, takich kolorowych pejzaży, wszystko jest takie wypłowiałe, takie troszeczkę wyzbyte życia. I to mi się podoba, no bo taki był Gothic, nie? No, skoro uderzamy do tego oldschoolu, no to oldschool pełną gębą. Explore the colony on your own. Niestety bariera cały czas jest rozmyta, to może mnie troszeczkę zawieść z tej perspektywy. No ale kolejne ujęcie, dużo ujęć na ten stary obóz, więc możemy go sobie pooglądać z każdej możliwej strony świata. Wygląda dobrze, no muszę się do tej wieży przyzwyczaić, ale wiecie, zrobili ją bardziej ludzką. Ta wieża, ogólnie jeżeli chodzi o Gothica, twórcy sami to oznajmili, oni to przyznali oficjalnie, że wzorowali się na Władcy Pierścieni, tworząc swoje wieże. To znaczy wieża Sarumana, wieża tam z tego Barad-dûr. Natomiast w Gothicu te wieże były właśnie typowo forteczne, mroczne, takie siermiężne, nieprzyjazne. Natomiast tutaj są bardziej ucywilizowane, ludzkie. No, stary obóz teoretycznie jest twierdzą, która została no, na prędce otoczona taką pospiesznie skleconą palisadą. To nie było miasto, to bardziej myślę zawsze od wieków sprawiało takie wrażenie i funkcję czysto forteczną. No i tak też tutaj jest. Natomiast wieża została bardziej ucywilizowana. Enjoy the unprecedented freedom this... to są chyba tereny orków. Tak mi się wydaje. To też może zostać ciekawie rozwiązane, dlatego że tereny orków były dalej w górach i ogólnie przez grę to zostało potraktowane jako takie miejsce o ciupinkę mroczniejsze, ale z tym samym klimatem, co reszta mapy. Patrząc na ten kadr, jestem w stanie uwierzyć, że tym razem będzie trochę inaczej. To znaczy, że te wysokie góry, to już będzie zupełnie inny biom. Że tutaj wejdziemy do biomu, który jest bardziej pustynny. Zobaczcie, spójrzcie na tą roślinność, nie? Trawa jest jeszcze bardziej wyschła, wypłowiała, totalnie wyzbyta barw, utrzymana w konwencji takiej szaroburej żółci. Drzewa, tutaj mamy jakieś krzaki uschnięte. No nie chcę użyć określenia pustynia, ale troszeczkę to już mniej gościnnie wygląda z perspektywy swojej fauny i flory. Znaczy no, oczywiście no, zwierząt nie widzimy, natomiast jestem skłonny uwierzyć, że tak będzie. No i również to wejście, ogólnie wejście na terytoria orków miało sprawiać wrażenia makabrycznego, ale aż takie makabryczne ono nie było, no bo wiadomo, to była stara gra. Tutaj widać ten makabryzm, to znaczy
No kurde, patrząc na to, to trochę taki horror. Tutaj jakieś ludzkie zwłoki ponabijane na pale, tam ludzkie zwłoki rozciągnięte, połamane i po prostu wywieszone jako trofeum. No kurde! Super! Rewelacja! Ja się pod tym podpisuję. This open world offers. Wieża Xardasa zupełnie inaczej wygląda niż z oryginału. Muszę obejrzeć z bliska, żebym określił, czy mi się to podoba, czy nie. Z pewnością również widać troszeczkę taki jakby ala horrorowy sznyt, dlatego że zobaczcie, okna jarzą się czerwienią, tak? Czyli jak będziemy gdzieś łazić po górniczej dolinie, to z daleka może nam taki punkcik czerwony na horyzoncie występować. To może robić naprawdę fajne takie horrorowe poczucie. No i sam pomysł tego, że takie czerwone, pulsujące światło z tych okien, jakby nie wiadomo, co się wewnątrz działo, prawda, występuje. To jest całkiem fajne. Natomiast sznyt bardziej taki a la Mroczne Elfy, bym powiedział. Mam takie odczucia, patrząc na wygląd tej wieży, ale inna kwestia jest ciekawa. Ja już bardzo dawno nie grałem w Gothica, ale nie przypominam sobie, żeby przy wieży Xardasa było jezioro magmy. Ale tutaj, no chyba popuścili wodze fantazji i tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy normalnie jakąś magmę, czyli być może kolejny taki mini biom. Słuchajcie, te zmiany, które oni wprowadzają, naprawdę bardzo mi się podobają. Jedno określam na delikatny plus, inne na delikatny minus. Tak jak mówiłem, no wieża starego obozu trochę średnio mi pasuje, ale cieszę się, że chcieli eksperymentować. Cieszę się, że to nie będzie odgrzewanie starego kotleta, że to nie będzie odzwierciedlenie tego samego świata, tylko po prostu wszędzie to wszystko w troszeczkę innej konwencji, pomyśle, założeniu. No super, niektóre osoby pisały mi w komentarzach, że one nie widzą powodu grania w Gothica remake, bo już Gothica znają na pamięć i to znowu będzie to samo. No nie będzie. Oni właśnie, Alkima Interactive, na każdym kroku nam stara się udowodnić tymi trailerami, że nie będzie, że to będzie inna gra i bardzo dobrze, niech się tym bawią. In true RPG fashion. No i to jest po prostu masakrator, to jest najlepsze ujęcie, chociaż troszeczkę rozmyte, bo wiadomo, to wszystko w ruchu, ale to jest najlepsze ujęcie całego tego cinematic trailera. Znaczy, no nie cinematic, to jest bezpośrednio gameplay trailer. Niektórzy tam narzekali, że o, już tyle czasu, a my cały czas nie widzimy gameplayu. To jest właśnie gameplay, po prostu nie masz interfejsu, ale to jest z gry, to widać. Więc ludziska, bardzo wielkie wrażenie na mnie to robi. Bardzo, naprawdę gigantyczne. Ja pamiętam te samotne eskapady na te najbardziej odludne obszary górniczej doliny, gdzie byliśmy totalnie sami. Otaczał nas nieprzyjazny, gęsty, leśny bór, mroczny, a my nocą się gdzieś przekradaliśmy. Jeszcze lepsze wrażenie to robiło, jak mieliśmy pochodnie, nie? Ale właśnie te noce z pochodnią w ręku, przemykania się przez te moczary, przez te bory leśne, jak jeszcze na przykład popadało, super to robiło wrażenie. I tutaj ja cię, panie pieprze, no z tego co widzę, to będzie jeszcze lepiej. Bardzo fajny efekt też takiego moknięcia ekranu. Zauważcie, jak to w ruchu jeszcze puszczę, że krople deszczu spływają po monitorze. No Boże, kochany, jaki to jest fajny. In true RPG fashion. You decide when and where you... No nie no. No i kolejny kadr, który znowu mnie rozpierdziela. Ja na ten temat rozmawiałem z Berlietem. On powiedział, że oglądając ten trailer się totalnie zniesmaczył tym drewnem i dla niego to pogrzebało Gothica i on już nie ma w ogóle ochoty tego odpalać. A ja mam totalnie odwrotnie, nie? Ja mam to... Teraz mnie zmotywowali do tego. Zachłysnęli chęcią doświadczenia owego tytułu, czyli znowu to, co widzimy, czyli bagna. Wcześniej ten kadr z bagien było widać, że był robiony nocą. Teraz mamy już go za dnia. Czyli troszeczkę tego słońca się pojawia, ale mimo wszystko cały czas jest takie gęste, zalegające, zbutwiałe powietrze, jak na typowym bagnisku, prawda? Takie delikatnie przymglone. Cały czas zauważcie, że tego nieba za wiele nie widać. Konary drzew są tak potężne, że jesteśmy w takiej jakby czapce obudowani tym bagnem ze wszystkich stron. Aż mnie ciary przeszły, kiedy to powiedziałem. Naprawdę fajna sprawa. Natomiast znowu widzę coś, co prawdopodobnie chyba tu jednak wystąpi, czyli Afroamerykanin na bagnie. Wiemy, że w obozie na bagnie, no chyba nie było nikogo takiego, więc tutaj też, no tak, no... Wiemy, jaki jest wyznacznik dzisiejszych czasów, więc nie będę już tam się więcej rozwodził, bo wiemy, jak to wygląda z perspektywy tej tolerancji, że wszędzie musisz pieprzyć, tak? Że nawet jak tworzysz średniowieczny film o średniowiecznej Anglii, to musisz pieprzyć, że na przykład królowa brytyjska była Afroamerykanką. Bo czemu nie? No, tylko, że nie bardzo. No ale no, zobaczymy, jak to będzie w Gothicu. Tak jak mówię, jeżeli to będzie, załóżmy, 10 postaci na całą grę, w porządku, mogę to zaakceptować, że to są migranci z Warantu, w porządku. No ale jeżeli to będzie tak, że w każdym obozie, na każdym kroku, no to bardzo mnie wybije. You go next. Meet numerous interesting characters.
kolejny, ale on akurat, to jest chyba Gorn? Dobrze mówię? Wybaczcie, już nie pamiętam Gotika po prostu, ale on chyba rzeczywiście miał taką ciemniejszą karnację. Więc tutaj to raczej można zaakceptować. No drewno, no widać takie martwe te twarze, że nie mają wyrazu. To prawdopodobnie będzie problem gry, no niestety. Chociaż też mi się coś innego podoba w tym kadrze, mianowicie taki średniowieczny brud. Bardzo często w przypadku takich gier, które pokazują nam starsze czasy, nawet jeżeli to są uniwersa fantazy, wiadomo, magia i tak dalej, to jednak bazują na przeszłych pokoleniach ludzkich, na jakichś tam epokach średniowiecza, starożytności. To były epoki brudu. Powiedzmy sobie szczerze, dysponujemy w Polsce kronikami, zapiskami historycznymi, gdzie na przykład autorzy opisywali taką typową wiejską, kurną chatę. Mam nawet kilka książek na ten temat, które opisują typowo średniowieczne właśnie życie na wsiach i w miastach. I to naprawdę, no było ubóstwo, był ten brud, był ten smród, był ten znój. To wszystko, co kojarzymy odruchowo z tamtymi epokami, nie? A bardzo często twory, czy filmowe, czy growe, które opierają się na takich realiach, prezentują to w sposób współczesny. Wszystko jest piękne, wszystko jest czyste, wyprane, pachnące. No tak by nie było. I tutaj też widzimy, no jakiś taki se przesiedleniec siedzi prawdopodobnie w starym obozie, tam z tyłu grog notabene, bo pochlać trzeba. A on jest cały w błocku. No prawdopodobnie tak by ci kopacze wyglądali, nie? Inner motivations and earn their respect by completing a series of elaborate quests. Myśliwy, pamiętam tych myśliwych. No i tutaj będzie strzelanie z łuku, po raz kolejny fajny kadr. Zobaczcie na te góry, no dużo tego detalu. Jakaś taka, nie wiem co to takie, jakieś stokrotki? No fajne, fajne, to sitowe naprawdę mi się podoba. How you solve or handle their problems depend... To oczywiście nie jest typowy gameplay, tylko gameplay trailer. Oznacza to, że nie mamy HUD-u. Domyślam się, że jakiś znacznik celowania na łuku będzie oryginalnie w tej grze. Natomiast strzelanie z broni tego typu prawdopodobnie będzie lepiej wykonane niż w oryginale, no bo w oryginale było dosyć łopatologiczne, umówmy się. Depends entirely on your choices. No matter when, in what order. To jest prawdopodobnie znowu lokacja wymyślona przez twórców remake'u, czyli dodana do Górniczej Doliny, bo nie przypominam sobie takiego miejsca, natomiast tam chyba są zębacze. Mogą to być elementy, tam były takie ruiny, ja to pamiętam. Patrząc na mapę, to był północny wschód. Tam były takie ruiny nad wodą. Może to jest jakiś element tych ruin. Może te ruiny zostały bardziej rozbudowane przez twórców. No nie wiem, zobaczymy, ale jestem ciekaw. Właśnie po części to mnie będzie napędzało do grania w tego remake'a. Chęć odkrycia dobrze znanych miejsc w nowym wydaniu i w ogóle nieznanych miejsc, które zostały wkomponowane w ten świat. Or if you do anything at all. The game will always respond appropriately to your decision. Po raz kolejny bardzo krwawa walka, nie było tyle posoki w oryginale, to po raz kolejny może nam suponować, tak zwiastować, że to będzie krwisty tytuł, że oni nie uderzają w typowe kolorowe fantazy, tylko ta wypłowiała szata graficzna z czegoś wynika, że to będzie po prostu taki horrorek i bardzo dobrze. Experience a complex and demanding combat system with satisfying character progression. Te to szczury wyglądają ciekawie, takie bardziej ofutrzone są, ale nawet dobrze. Chociaż też mają takie elementy jakby czaszek na sobie, jakby założyły hełm. Trochę to dziwnie wygląda, no ale w porządku. Satisfying character progression. Overcome your opponents using a... jedyna rzecz, która jest bardziej kolorowa i bajkowa niż w oryginale, to jest mag nieumarły, ale z drugiej strony oni też byli dosyć kolorowi w oryginale. Po prostu magów nieumarłych bardzo rzadko spotykaliśmy. To już były, no nie wiem, to konkretne miejsca były. To rzadko jakieś tam pradawne kurhany czy kopalnie opuszczone dawno przez ludzi. To nie był częsty przeciwnik, prawda? Ogólnie wygląda to dobrze. To znaczy zauważcie, że w samej postaci nie ma jakichś tam przesadzonych barw czy gry kolorów, tylko ewentualnie ta jego laska emanuje takim nekrotycznym światłem i myślę nawet to dobrze wygląda. Czerwona poświata z oczu bije. Też ciekawy pomysł. Nie powiem, że źle to wygląda. Using a variety of melee weapons. Eliminate the... Wow, czyli będą potężne bronie dwuręczne. No, oryginalnie Gothic miał... nie pamiętam, czy tam się miały tarcze pojawić. Chyba nie, ale z pewnością miały się pojawić hełmy. Natomiast również Piranha Bytes z tym nie zdążyła. Tutaj hełmów nie będzie, wiemy to, dlatego że już to zapowiedziano. Natomiast wydaje mi się, że chyba znam to miejsce. To by była rzeka w kierunku nowego obozu. Po raz kolejny sporo słońca, ale nie jest prze,
koloryzowane. No całkiem fajnie to wygląda. Tam nawet, chyba tam było takie obozowisko myśliwych, z tego co pamiętam w oryginale, więc ciekawie, ciekawie. Eliminate them from a distance or learn the arcana of magic. No magia będzie wyglądała, tak jak powiedziałem. O i właśnie, abym przeoczył ten kadr, a on jest fenomenalny. Znowu, oj strasznie się zachwycam, ale już widzicie, że ja po prostu bardzo pozytywnie podszedłem do tego ostatniego trailera. Mianowicie, wydaje mi się, że znowu znajdujemy się na terytorium orków i znowu... Ja mam takie poczucie, ja naprawdę tak mi się wydaje, oczywiście nie mam pewności, ale takie mam poczucie, że oni będą chcieli mapę Gothica Remake podzielić na bardzo różniące się względem siebie biomy. Jako że mapa ma być zaledwie 20% większa od oryginału, to mogą się w to pobawić i rzeczywiście odpłynąć i chyba odpłyną. Dlaczego tak mówię? Bo wcześniej widzieliśmy śnieg, przy wieży Xardasa była magma, czyli być może jakiś niewielki zalążek biomu typowo takiego wulkanicznego. Natomiast na terenach orków, gdzie występowały przecież zębacze, bo to już były te bardzo hardkorowe obszary, gdzie no ci wrogowie byli tacy, że mogli pierdnięciem nas zniszczyć, widzieliśmy do tej pory takie a la bardziej pustynne obszary i tutaj znowu znajdujemy się na terytorium orków raczej jestem tego pewien, i znowu zawiewa mi taką suchością, takim trochę innym klimatem. Zmieniła się nie tylko sama tekstura gleby, ale także roślinność. Zobaczcie, drzewa po raz kolejny są wysuszone, te konwencjonalne drzewa, wyzbyte jakichkolwiek liści, obumarłe, a tutaj pojawiają nam się takie zalążki jakby a la no palm, kaktusów, kurde, to nawet fajny pomysł, powiem szczerze. No ale przede wszystkim nie o to mi idzie, zobaczcie na zębacza! Jak to wygląda? Jezuchnu! Fenomenalne. O ile nie jestem przekonany co do wyglądu samego ścierwojada, to wygląd zębacza jak dla mnie... Wow. Aż nie mogę się doczekać, jak oni pokażą trolla. No bo zębacz wygląda... Cały jestem w ciarkach. Tak wygląda. To już samo powinno o sobie powiedzieć. To po prostu się prezentuje jak taki porąbany, horrorowy, mroczny tyranozaur. Spójrz na tą szczękę. Niesłychane rzeczy. Świecące gadzie oczy. O kurda! Super to wygląda. Remember that each type of weapon... Wiecie, no dużo lepiej niż oryginał. Pod tym względem, nie? To akurat trzeba przyznać. Behaves differently. Its effectiveness... Natomiast jeżeli chodzi o pełzacze, odnoszę takie wrażenie, że zostały troszeczkę uszczuplone względem oryginału, to znaczy w oryginale pełzacze były troszeczkę bardziej masywne. Być może tutaj twórcy gry to podzielą i po prostu zwykły pełzacz będzie taki, a pełzacz wojownik będzie masywną kreaturą. Natomiast nie wyglądają aż tak przerażająco, chociaż być może będą z perspektywy swojej mocy ataku. Depends on training. We're aware that... I to udźwiękowienie! Posłuchajcie tego! I po raz kolejny zobaczcie na tą roślinność. Naprawdę na mnie to robi wrażenie. Nie wiem, czy tylko na mnie, ale mnie się to po prostu podoba. We're aware that when creating a remake of a beloved title, it is hard to live up to the expectations of its long-term fans. To nie jest muzyka wzorowana na Gothicu 1. To jest muzyka z Gothica 1. Tutaj widzimy starą wieżę Xardasa na jeziorze, która została, no wpadła w wodę, tak? Została pochłonięta. Już nie pamiętam, co tam się dokładnie wydarzyło, no ale po prostu zaczęła się zapadać, została zniszczona. Tak ona wygląda zupełnie inaczej niż w oryginale, ale ciekawie. No w oryginale trochę dziwnie się prezentowała, tutaj też trochę dziwnie się prezentuje, ale no może być, taki troszeczkę inny rytm. Widać, że będzie to większe zabudowanie niż to było w przypadku oryginału, więc trochę zwiedzania tutaj też prawdopodobnie będzie. Okej, w porządku, ciekawie. However, we feel there is room to develop the experience first. To jest chyba element tej... Tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale powiedziałbym, że to jest element kopalni nowego obozu. Pamiętacie, że oni tam mieli taką odkrywkową kopalnię? Jeżeli by tak było, to jest dosyć mała, ale... A może to jest zupełnie inne miejsce? Ciężko powiedzieć, może to jest jakieś miejsce, którego nie było w oryginale, tak? Fajnie wygląda pływanie, ogólnie. No wiadomo, że musiało wyglądać lepiej niż w 2001 roku, natomiast wygląda ciekawie.
Ciekawy jest ten efekt, no bo pod wodą to po prostu wygląda, jakby było przygaszone, natomiast ciekawy jest ten efekt tafli wody, że nie widzimy, co jest na powierzchni. To wygląda całkiem fajnie. Czujemy się tacy obudowani tą wodą, jakbyśmy do zupełnie nowego świata wskoczyli, prawda? Takie mam odczucia. To jest chyba element opuszczonej latarni na wybrzeżu. Tam było coś takiego nieopodal bagien. No wygląda dobrze, wygląda fajnie. Takie obrośnięte jeszcze jakimś bluszczem. Szczegółowo oddane. We are also focusing our attention on enhancing many aspects of gameplay. Ragdoll. No ciekaw jestem, na ile ten ragdoll będzie dopracowany, bo tutaj bardzo realistycznie padł ten zębacz, ale potem się odbił od tekstury gleby i to wyglądało sztucznie, nie? Zauważcie to jeszcze raz. Attention on enhancing many aspects no of gameplay, such as diverse NPC routines and reactions. A może to jest kopalnia nowego obozu? No, pasowałoby. To może być. Routines and reactions. More complex crafting and more rewarding character progression. Despite the passage of time. No i to wygląda. Znowu mam ciary. Słuchajcie, dostatecznym przedstawieniem tego, na ile to będzie fajna gra, jest fakt, że bez przerwy mam ciary, oglądając to, nie? Zobaczcie, że też stary obóz jest bardziej taki zdruzgotany, bardziej nadniszczony niż to było w oryginale. To wszystko było już takie... Wiecie, ogólnie oryginał sprawiał wrażenie, jakby ludzkość trzymała się życia resztkami sił pod tą magiczną barierą. Natomiast ogólnie stary obóz, pomijając kwestię drugiej wieży, bo rzecz jasna on miał dwie takie wieże, na początku jedna się obaliła, to wyglądał dosyć... Powiedziałbym, w każdym razie ja mam takie wspomnienia, że wyglądał na dosyć taki kompleksowy, to znaczy to nie było zniszczone, a tutaj widać, no na przykład brama główna jest totalnie zniszczona, zdezelowana od góry i tam widać na prędce sklecone jakieś takie nadbudówki z drewna. Tutaj widzimy zabudowanie, które też no legło w gruzach, więc to też taki fajny pomysł, natomiast widzę chyba kolejnego Afroamerykanina tutaj, więc no tak troszeczkę coś in plus, coś in minus. Gothic remains in the hearts and minds of many players. Prawdopodobnie element świątyni śniącego, tak mi się wydaje. With the possibilities of Unreal Engine 5. To mi się strasznie podoba, niby taki z dupy kadr, który nic nie pokazuje, ale mnie on też coś zdradza, mianowicie zauważcie, po raz kolejny, bardzo gęsty las, to mi się podoba. Wbrew pozorom, to mi się wydawało takie idiotyczne, oczywiste, no przecież to jest gra, to musi być gęsty las, ale... Wbrew pozorom w grach bardzo rzadko mamy do czynienia z naprawdę gęstymi lasami, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę. Prawdopodobnie jest to spowodowane właśnie mocą przerobową PC-tów, konsol, to oczywiście nie wyjdzie na stare konsole, tylko na te najnowsze konsole, bodajże chyba tylko na Xboxa i na komputer, chyba na PlayStation nie, ale nie dam sobie teraz odciąć głowy. W każdym razie, no wiadomo, że te moce przerobowe też są ograniczone, ale z drugiej strony jest to gęste sitowie leśne i też widać to, co było w Gothicu 1, mianowicie bawili się każdym miejscem. Każde miejsce, jako że mapa jest skondensowana, nie jest tak wielka jak w Red Dead Redemption, jak w Wiedźminie czy Gothicu 3, tylko będzie mniejsza, to mogli się zabawić tymi krajobrazami i w każdym miejscu zrobić coś takiego predefiniowanego pod to konkretne miejsce, co je wyróżni. Spójrzcie choćby na ten głaz. Niby zwykły kamień, ale już jakieś zbutwiałe drzewo się na niego przewróciło i zbudowało taką kładkę naturalną. Fajnie to wygląda i z pewnością oni to zaprojektowali po prostu od podstawy, nie jest to jakiś tam schemat, który pojawi się 100 razy przekopiowany w tej grze, chociaż może się również mylę, zobaczymy. Engine 5 and a variety of mod. Nowa mechanika wspinanie się, to zapowiedziano i również pokazano tutaj. Co mogę powiedzieć ogólnie, może to być ciekawy pomysł. Nie widzę powodów, dla których protagonista bezimienny miałby się nie wspinać, prawda? No przecież czemu nie? A może to również spowodować, to może być bardzo fajne, dlatego że biorąc pod uwagę fakt, że to będzie nowa, stara gra, że ona będzie inaczej zbudowana, że będą tu nowe lokacje, nowe przedmioty, nowe misje, to również może motywować gracza do tego, żeby po prostu chciał szperać, żeby chciał eksplorować, żeby próbował włazić na te wzgórza i w ten sposób odkrył bardzo wiele ciekawych miejsc, choćby takich jak w oryginale jedynki w 2001 czy tam drugim roku była jaskinia nieopodal starego obozu. Kto był dociekliwy, ten wie, o czym tutaj mówię, natomiast mi się wydaje, że za dzieciaka w ogóle tego miejsca nie odkryłem, a grając w Gothica 1 na waszych oczach na starym kanale nagle to odkryłem. Po latach, po pięciokrotnym przejściu całego tytułu nagle znalazłem nowe miejsce, nie? Chociaż widać też specyficzną teksturę tej skały tutaj, więc bardzo możliwe, że model wspinaczki będzie zrealizowany w taki sposób, że da się wspinać, ale tylko w określonych miejscach, gdzie oni to predefiniowali, gdzie jest taka tekstura, prawda? Modern features. Gothic remake.
Okej, okay. Ten kadr wygląda trochę dziwnie, to znaczy nie bardzo wiem, co on w ogóle ma sobą symbolizować, no chyba po prostu bezimiennego jego przyjaciół. Widzę tutaj Diega, widzę tutaj prawdopodobnie jakiegoś Miltena czy coś, no bo Xardas to raczej nie jest. Widzimy tutaj, on się Lester bodajże nazywał, wybaczcie jeżeli totalnie mieszam, no i chyba Gorna. Jeżeli totalnie mieszam postacie, musicie mi to wybaczyć, ale ja już tak potwornie dawno temu grałem w Gothica 1, że mogę nie pamiętać. W każdym razie mam nadzieję, że to jest tylko takie ujęcie na poczet tego kadru, bo wygląda to dziwnie. Zbyt dużo czerwieni i rudości jest tutaj. No to tak jakby wręcz świeciła się ta górnicza dolina takim światłem odbitym dziwnie. No piękne, kurde, no piękne, Boże kochany, ja nie wiem, jak się można zrazić do tego remake'u po obejrzeniu takiego traileru. Jak ten kadr wygląda, nie? Ile tu jest detalu? Jesus! Whether you've been a loyal fan for years, or are just looking for a true RPG experience. Świątynia Orków, czyli to jest na pewno Świątynia Orków, to jest potwierdzone. Też ciekawy klimat tutaj stworzyli, dlatego że no raczej to będzie takie indywidualne, to znaczy taki klimat będzie tylko w tym jednym miejscu w całej grze, mianowicie również zobaczcie, że po raz kolejny to, czym Alkima się szczyciła, że każda lokacja, każdy biom, każde miejsce będzie miało specjalnie tworzone od podstaw pod siebie właśnie powietrze i oświetlenie. I tutaj znowu, no jesteśmy w tej świątyni orków i też widać takie zgnuśniałe powietrze, inne niż na bagnach, ale też widać, że one jest takie gęste, prawda? Takie prastare. Fajnie to klimat robi. Welcome back to the... No i to wygląda, nie? To wygląda! O Boziu, to po prostu wygląda. O takiego Gothica nic nie robiłem. A colony. Chociaż widać, że to jest taka wersja wczesna, która jeszcze nie jest dopracowana, bo co teraz moje bystre prosiacze oko wypatrzyło? Zobaczcie, że pierwszy plan kadru wygląda cudownie, ale tutaj co to jest? No co to tutaj jest? Prawdopodobnie jeszcze tego nie dopracowali, natomiast widać górę, która jest bardzo słabą teksturą obłożona. No na pewno to zlikwidują i potem poprawią, no ale jednak no takie przeoczenie z ich strony. No. Tośmy przeżyli tą czcigodną przygodę jeszcze raz, taki materiał. Mam nadzieję, że wam się spodoba, dlatego że teoretycznie już pokazywałem ten trailer, ale nie gadałem aż tyle. Tutaj to było wzbogacone o więcej takich luźnych przemyśleń i moich spostrzeżeń. Ogólnie muszę przyznać, że czekam, grzeję się, staram się potężnie jej napalać, bo wiem, że to może być drewno większe niż się spodziewam. Wiem, że w dacie premiery może być potwornie zabagowane, ale ja też, wiecie, w dzisiejszych czasach ja już się tak nie nastawiam na ogrywanie gier w dacie premiery, więc jak będzie zabagowany, ja z chęcią poczekam, aż odbagują. Nie widzę przeciwwskazań. Tak samo ze Stalkerem, ja nie widzę powodu grać w dacie premiery, bo to wtedy prawdopodobnie będzie bardzo niedopracowany tytuł. Więc ja se poczekam. Ja mogę poczekać, byleby to była dobra gra. Prawda? Byleby się przyjemnie grało. Niestety, no głównym problemem Gothica jest to, że wiemy, iż jego mocą w oryginale było to słynne spolszczenie, ten dubbing, który budował ten fenomenalny klimat. No tutaj twórcy już zapowiedzieli, że będą dwie lokalizacje, czyli... nie dwie, że będzie po prostu po angielsku wszystko, tak? Chociaż może i będą dwie. Może będzie angielski i niemiecki, dlatego że w Niemczech ta gra również była bardzo potężnie sprzedawana. Ogólnie Gothic, jak w swoich czasach był sprzedawany, tak się uważa powszechnie dzisiaj, że to były tylko Niemcy i Polska. Nie jest to prawda. Poza Polską to była cała ta sfera bloku wschodniego, czyli na wschód od nas również ta gra była sprzedawana i również cieszy się swego rodzaju estymą po dziś dzień. W Niemczech oczywiście rynek sprzedaży był największy, bo to był ich produkt. Natomiast również Gothic był sprzedawany na zachodzie, również był sprzedawany za oceanem. W Ameryce również istnieją pewne takie skupiska ludzi, którzy wyczekują tego remake'u, którzy są fanami sagi, więc to nie jest tak, że na zachodzie nikt tej marki nie identyfikuje, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że głównie to jednak się sprzeda właśnie na terenie Europy. No i pytanie, jak się sprzeda? Ja bym chciał, żeby się dobrze sprzedało, dlatego że to by było furtką do remake'u Gothica 2 Noc Kruka, a Bóg mi świadkiem, że jest niewiele gier, które bardziej bym chciał zobaczyć od właśnie takiego tytułu. Inna kwestia, że... no kurde, obawiam się, że bez tego polskiego dubbingu troszeczkę tutaj ten czar może prysnąć. Nie w 100%, ale no to już nie będzie miało znamiona tej swojskości. Tyle tylko jeszcze pytanie, czy ktoś ten dubbing będzie tworzył, bo twórcy nie planują, czy jakieś społeczności fanów w Polsce będą to robili, tego nie wiem. Jeżeli by chcieli się za to zabrać, jeżeli by były takie informacje, to ja z chęcią poczekam również na taki dubbing, bo radość odbioru gry
zdubbingowanej w taki sposób, jak to zrobił oryginał, będzie zupełnie inna niż w przypadku ogrywania czytając napisy. Osobiście tak uważam. Więc gdyby tak było, to super. Natomiast jeszcze pytanie, czy tak rzeczywiście będzie? Jeżeli tak, to po jakim czasie? Oryginał Gothica w Polsce był sprzedany bodajże z rocznym opóźnieniem względem premiery niemieckiej, właśnie z uwagi na to, że tak długo pracowali nad tym polskim dubbingiem. Zresztą notabene też u nas tym dystrybutorem, firmą, która odpowiadała za sprzedaż i dystrybucję, było CD Projekt dla takiej ciekawostki, jakby ktoś nie wiedział. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Oczywiście ja bym momentalnie kupił edycję kolekcjonerską Gothica Remake, gdyby nie fakt, że jest ona totalnie do dupy. Teraz już nie będę pokazywał tego kadru, chyba że znajdę potem, w postprodukcji dodam, natomiast to tam jest jakaś kurde maska śniącego, jakiś tam notatnik, pudełko z grą. No wygląda to jak bida wersja, kosztuje z tego co pamiętam 900 zł, więc nie widzę usprawiedliwienia tym podobnych kosztów. Gdybym ja tworzył taką edycję kolekcjonerską, z pewnością bym zrobił tak. Dałbym tam brelok z podobizną śniącego, czyli ta słynna czaszka, którą tutaj widzimy w tle. Brylok do kluczy, dałbym większe opakowanie, gdzie będzie to wszystko się zawierało, oraz mniejsze opakowanie gry w klasycznym steelbooku, takim matowym, myślę, że trójwymiarowym, gdzie by to było wytłoczenia tam takie zaimplementowane, fajnie by to wyglądało dla oka i duszy. Do tego dodałbym mapę świata, bo to na pewno by się ludziom spodobało, zresztą no, każdy lubi, i to by była mapa nie taka z dupy dodana do gry, tylko stylizowana na coś takiego pochodzącego z tego świata, to znaczy troszeczkę przybrudzona, troszeczkę taka nadniszczona, żeby ona naprawdę wyglądała jak autentyczna mapa z Gothica. Być może jakby się dało, to nawet zrobiłbym ją na skórze tej takiej syntetycznej, nie? No bo wiecie, poprawność polityczna w dzisiejszych czasach by to nie przeszło, gdyby to miała być skóra prawdziwa, ale domyślamy się, zakładamy, że w oryginalnym Gothicu taka mapa nie była robiona na papirusie, tylko prawdopodobnie to była jakaś forma skóry, prawda? Więc mogliby na takiej sztucznej skórze taką mapę oddać, stylizowaną na ten świat, że jest pobrudzona, stara, styrana, troszeczkę naddarta, to nawet fani by sobie to mogli jako ekspozycję w pokoju na ścianie powiesić, bo to by wyglądało fajnie, a jeżeli by to była sztuczna skóra, to nawet by nie miała zagięć, bo to by szło rozłożyć normalnie jak taki materiał na firany, prawda? No ale dobra, fajnie by to było. Myślę, na pewno, no to na bank musiałaby się pojawić jakaś figurka. Myślę, bezimienny walczący z orkiem byłby idealny, dlatego że orkowie zostali zaprezentowani jako główni antagoniści owej sagi, no a bezimienny jest no główną postacią, więc bezimienny w jakiejś naprawdę ciężkiej, fajnej zbroi z mieczem dwuręcznym, który walczy z potężnym orkiem. Taką miniaturkę bym widział, w sensie tą figurkę. No i na koniec rzecz jasna artbook, no bo artbooki zawsze są fajne, tylko taki jakiś fajny z opisem, z ciekawostkami również z momentu produkcji, od twórców, nie? To było takie fajne. Tak bym to widział, niestety wygląda to znacznie gorzej, ale i tak kupię tego Gothica w wersji pudełkowej, tylko po prostu nie kolekcjonerskiej. Tyle ode mnie na dziś. O, długi materiał tylko o Gothicu, a miał być krótki materiał o dwóch grach, więc jak zwykle mi nie wyszło, ale myślę, że Wam się taki materiał spodoba. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie, jakie są Wasze przemyślenia i odczucia, czy czekacie, czy nie czekacie, czy się napalacie, czy w ogóle. Jestem strasznie ciekaw, to wszystko przeczytam. No i czekajmy również na datę premiery, która oryginalnie miała być w drugiej połowie 2024 roku, natomiast została przesunięta nie wiadomo na kiedy. Na razie jeszcze nie ma oficjalnej daty, więc zobaczymy jak to będzie. Na dziś ode mnie tyle ludziska, piszcie czy Wam się podobało, czy Wam się takie materiały podobają. Hej, cześć, no i rzecz jasna pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach, wyświetleniach, patronajcie, o niczym nie zapominajcie. Na razie.